Pandemia koronawirusa całkowicie przeorganizowała nawyki wielu z nas, a codzienne życie w dużym stopniu przeniosło się do internetu. W tym trudnym dla wszystkich czasie coraz więcej osób decyduje się na przykład na załatwienie niektórych spraw urzędowych, zrobienie opłat czy zakupów właśnie w sieci. Ale czy zawsze jest to bezpieczne? W okresie przedświątecznym jak zwykle robimy tych zakupów więcej i z takiej formy zakupów czy też sprzedaży online korzystają właśnie zarówno kupujący, jak i sprzedający, a o tym wiedzą również oszuści, którzy wykorzystując teraz te nowe metody starają się przejąć nasze pieniądze. Dlatego bez względu na to, czy występujemy w roli sprzedającego czy też kupującego, zawsze powinniśmy być ostrożni i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Wiedza na temat oszustów i sposobów ich działania stanowi najlepsze zabezpieczenie przed przestępcami. Jedną z nowych metod, którą wykorzystują oszuści, jest metoda, przy której wykorzystany jest portal ogłoszeniowy OLX. Oszust działa w ten sposób, że wyszukuje ogłoszenia sprzedaży przedmiotów, które nadają się do wysyłki, po czym kontaktuje się ze sprzedającym i oferuje mu szybkie kupno towaru. Jako formę realizacji tego zakupu przesyła link, który ma służyć do tego, aby na koncie kupującego znalazły się pieniądze za zamawiany przedmiot. Oczywiście ten link prowadzi do spreparowanej strony płatności. Nieświadoma tego osoba wpisuje tam dane swojej karty, bądź też zatwierdza płatność metodą aplikacji Blik i w ten sposób jest okradana. Wystarczy chwila nieuwagi, by nasze dane czy oszczędności dostały się w niepowołane ręce. Jeśli staniemy się ofiarami oszustów, powinniśmy w pierwszej kolejności powiadomić nasz bank o tym, że właśnie taka sytuacja miała miejsce. Ma to znaczenie, dlatego że to właśnie bank może zablokować taką płatność, którą wykonaliśmy i w ten sposób uda nam się ocalić nasze pieniądze przed przejęciem przez oszustów. Oczywiście powinniśmy też powiadomić policję i dobrze by było, gdyby osoba, która zgłaszała już takie zawiadomienie, miała ze sobą oczywiście te wszystkie informacje, które mogą nam być potrzebne w trakcie prowadzenia takiego postępowania. Warto zabezpieczyć wszystkie korespondencje, które toczyły się między nami a oszustami, numery telefonów, numery kont bankowych, bo to wszystko będzie miało potem znaczenie przy prowadzeniu postępowania przygotowawczego. Warto zaznaczyć, że takie przestępstwa są karane, a oszuści nie powinni czuć się bezkarni. Według statystyk 90% sprawców internetowych przestępstw jest wykrywanych. Kodeks karny penalizuje oszustwo artykułem 286, a karą za oszustwo zgodnie z paragrafem 1 tego artykułu jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oszuści ciągle modyfikują swoje metody i korzystają z każdej nadarzającej się okazji, aby wzbogacić się naszym kosztem. Dlatego szczególnie w okresie świątecznym należy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą działalności cyberprzestępców.